Na przełomie roku 2020 i 2021 szachy zdobyły największą od lat 70. popularność. Złożyło się na to kilka czynników, m.in. serial Gambit Królowej czy pandemia, która zamknęła nas wszystkich w domach. Na fali popularności wyrosło wiele nowych gwiazd internetu, jednak historia jednej jest szczególnie ciekawa. Jest to historia o spektakularnym zlocie oraz jeszcze bardziej spektakularnym upadku. Kariera Bartosza zaczyna się na Twitchu 13 sierpnia 2020, kiedy to odbył się jego pierwszy stream, na którym zebrał on zawrotną liczbę 9 widzów, po czym zrobił sobie przerwę. Wrócił on jednak we wrześniu, gdzie do grudnia mniej lub bardziej regularnie streamował, głównie TFT oraz okazyjnie Lola czy szachy dla około 10 widzów. Wszystko zmieniło się jednak 4 grudnia. Tego dnia Lewus oraz Cinkrow pokazali Bartosza w większej widowni na swoich Twitterach. Ten na streamie pokazywał swoje imponujące umiejętności w szachach, grając z zamkniętymi oczami. Pamiętam, koniec C1, wieża A1, hetman E4, pionek H2, F2, G2, B3, A2, no, kurwa, co? B3, A2, król G1, a u mnie jest G6, H7, F7, król G8, hetman D8, goniec D6, wieża A8, A7, B6. I tak, w tym momencie E4... Stary, F5. Ty jesteś na jakichś dragach, jak chuj. Stary, na dragach bym właśnie nie był w stanie z tobą grać tak dobrze. Ludzie byli pod wrażeniem jego umiejętności oraz dla większości osób wydawał się sympatyczną osobą. Na samym streamie panowała raczej luźna atmosfera. W tle leciały przeboje lat 90. czy muzyka klasyczna, a Bartek często opowiadał historie z dawnych czasów, gdy jeździł na turnieje szachowe. Całość miała bardzo przyjemny klimat i po prostu ciekawie się to oglądało. Od tego momentu na jego streamie utrzymywało się około 100 widzów, aż do kolejnego kamienia milowego w karierze młodego szachisty. Chodzi o pojedynek Gucia oraz Delorda w szachach. Gucio miał być trenowany przez Dawida Czerwa, za to Delord na swoim Twitterze szukał coacha. Wtedy też jego odpowiedzi zostały zalane oznaczeniami Bartosza. Sam również mu odpisał, po czym tego samego dnia dostał od Delorda hosta, co dało mu ponad 2000 widzów w jednym momencie oraz pokazało go większej publice twitchowej, która mocno go polubiła. 3 dni później zaczęły się streamy z Koczynu, który szedł całkiem... dobrze? Koń to ty bi. Co jest? Kurwa misklik! Ja pierdolę misklik! Ja pierdolę! Jestem w ciężkim szoku, co tu się odpierdoliło. Dzień pojedynku. U Bartosza zebrało się ponad 7000 osób w jednym momencie, co dla wielu nawet topowych streamerów w Polsce jest dobrym wynikiem. Sam turniej poszedł podobnie co trening. Zresztą zobaczcie sami. Co ci się dzieje? Wieża za... Nie! Wieża nie! Nie! Tak prawy! Szachuj! Atakuj tego króla! Nie podwal hetmana, błagam! Niech to będzie pad. Tak! Nie! Nie! Ten nie jest pil! Co się dzieje? Co się dzieje? Pato szachy! Pato szachy, proszę państwa! Inaczej nie jestem w stanie tego kreślić! Szachuj! Daj szacha! Co?! Skoczka dostała! Rok 2020 Bartosz kończy z wynikiem około 2000 osób na każdym streamie. Wynik bardzo imponujący jak na jego staż, jednak to rok 2021 będzie najciekawszym rokiem w jego karierze. Rok ten zaczyna się ogłoszeniem turnieju streamerów organizowanym przez Lotto, w którym Bartosz razem z Mariancello będą komentatorami. W turnieju brali udział tacy streamerzy jak Rybson, Japczon, Wysocki czy Lucky Steve, co dało kolejną okazję do promocji, ponieważ wielu z nich było coachowanych przez Bartosza. Dzięki turniejowi 8 stycznia zdobywa on kolejny kamień milowy, pierwszy raz zbierając ponad 10 tysięcy osób na streamie, co było wynikiem, którym tylko ścisła topka polskiego Twitcha mogła się pochwalić. Jednak mimo imponującego wyniku, to i tak nic w porównaniu z tym, co miało nadejść. Ramsy tego, ramsy jak kito. Cały kraj się jarami, obsuwką. Ej, to w ogóle polski w ogóle, ej! Kiedy zostałem, miksuję ten hip-hop. Miksuję ten hip-hop. Wszystko, co zrobiłam, to było dopiero intro. Z dancefallem miksuję ten hip-hop. Przechodzimy teraz do najciekawszego arka kariery X-Endacjona, czyli zagranicznych kolaboracji. Jeżeli mógłbym wymienić jedną rzecz, którą Polacy kochają, to byłoby to wspominanie o Polsce za granicą. Zaczęło się dosyć niewinnie od rajda pod koniec stycznia do Nemsko, czyli byłej mistrzyni świata kobiet w szachach, która od tego czasu zaczęła się coraz częściej pojawiać u Bartka na streamach, na których ten próbował się z nią porozumieć swoim łamanym angielskim.
Wtedy też powstało Krecie Uniwersum, do którego zaczęły dołączać takie osoby jak Siostry Botes, Anna Kramlik, pan Zbigniew Pakleza czy Hikaru Nakamura, będący jednym z najlepszych graczy szachów na świecie. Na jego streamach w tamtym momencie widzowie za pośrednictwem Twitch chatu załatwiali najróżniejsze kolaboracje. Między innymi pojedynek z Botes o $500, czy pojedynek z Hikaru Nakamura. Shoty z XXXTentacionem zdobywały setki tysięcy wyświetleń, niektóre przebijały nawet milion, co napędzało karierę Bartosza i sprawiło, że pod koniec marca każdy jego stream oglądał średnio ponad 10 tysięcy osób, a każdego dnia ta liczba rosła. Kwiecień będzie najlepszym miesiącem w jego karierze. Na początku miesiąca, 8 kwietnia, odbył się turniej All-Star organizowany przez Chess.com, w którym brali udział ludzie z jego uniwersum. Aleksandra Botes, Nemsko oraz Anna Kramling. Wygrał pierwszy mecz z Botes, jednak przegrał w półfinale z Nemsko. Nie przeszkodziło to jednak w przejściu tego streama do historii. 58 tysięcy osób. To liczba, która zebrała się na turnieju streamowanym przez Bartosza. Tego Bartosza, który jeszcze pół roku temu streamował dla 10 widzów. Teraz zebrał publiczność, która mogłaby zapełnić cały Stadion Narodowy Pobrzegi, pobijając tym samym poprzedni rekord ustanowiony przez Disa. Sukces ten odbił się szerokim echem i pisały o nim przeróżne portale, nawet TVP czy rodzima gazeta z Radomska, rodzinnego miasta Bartosza. Od tego momentu wiele osób zaczęło nazywać Bartosza nowym królem Twitcha, detronizując tym samym Xayo. Bartosz na każdym następnym streamie zbierał średnio 20 tysięcy osób na transmisjach. Liczba ogromna nawet jak na standardy anglojęzycznego Twitcha. A tydzień później zorganizował swój własny turniej, który oglądał 54 tysiące osób w jednym momencie. Wszystko wyglądało, jakby był nie do zatrzymania. W tamtym czasie zapowiadał też dla widzów bardzo ambitne projekty, jak wycieczka do Toronto czy szachowy trip po całej Polsce. Kwiecień zamyka będąc top 1 streamerem na polskim Twitchu. I niestety od tego momentu zacznie się robić tylko gorzej. Co prawda maj dalej był bardzo udanym miesiącem. W tym miesiącu Bartosz przykładowo streamował Jump Kinga, którego w szczytowym momencie oglądało 30 tysięcy osób, więc raczej nie miał on powodu do narzekania. Czerwiec za to będzie pierwszym większym spadkiem. Nie tylko widzów, ale też godzin przestreamowanych przez Bartosza. Miesiąc ten skończył na miejscu 15 w topce streamerów, ze średnią widzów 6 tysięcy oraz tylko 40 przestreamowanymi godzinami. Hype na szachy powoli opadał, na streamach było coraz mniej kolaboracji oraz u Bartosza pojawiła się duża liczba sponsorowanych streamów, na którą część widzów narzekała. Pod koniec czerwca nastąpiła też dłuższa, bo aż 2-tygodniowa przerwa od streamowania, która to będzie prawdziwym początkiem upadku Bartosza. Na jego grupie zaczęły pojawiać się pytania, co się dzieje i kiedy jakiś stream. Na co ten odpowiedział niesławnym postem na Facebooku, w którym wreszcie miał pretensje, że ktoś śmie się dopytywać o streamy. Sam post pojawił się po kilkunastu dniach bez streama, więc wytłumaczył przerwę już po fakcie. W poście napisał, że miał sesję i był nad morzem. Jednak jak się okazało, Bartosz zamiast wypoczywać nad morzem był widziany na filmach ekipy oraz na imprezie. Nadszedł 5 lipca, dzień powrotu po przerwie. Sam stream opierał się na zapraszaniu widzów na Discorda i dyskutowania z nimi, co poprawić na streamach. Większość mówiła to samo, czyli większa systematyczność, mniej sponsorowanych streamów oraz więcej szachów. Na Discordzie pojawił się też Rybson, z którym doszło do mocniejszej wymiany zdań. Rybson stawił się za widzami, którzy byli, cytując go, okłamywani, a Bartosz stwierdził, że ten napędza na niego hejt i nie jest prawdziwym kumplem. Sprawa wygląda tak, że widzowie czuli się oszukani po tym poście, który napisałeś na Facebooku. Napisałeś, że byłeś tu tydzień sesja, tu tydzień nad morzem, a ty byłeś u ekipy, potem jakieś grilli ze swoimi prawnikami, tutaj jakaś impreza. Widzowie po prostu czują się oszukiwani. Wiesz, że może być ci ciężko, no bo to wygląda jak wygląda, no. Ale chodzi o to, żeby wiesz. No i jest garstka tych widzów, która jakby nie będzie cię wyzywała i dla nich streamuj, nie? Mimo tego, że wiem, w sensie... Ale ty, stary, czuję się, jakbyś dawał mi radę, dla kogo mam streamować. Słuchaj. Prawda jest taka, że nie było mnie 2 tygodnie i prawda jest taka, że nie było kłamstwa w tym, co napisałem. Ale nie mogłeś być. I dlatego to widzów boli, rozumiesz? Że co, że mogłem być? Poczekaj, że co, że mogłem być? Nie streamujesz od 14 dni i ty wolisz pojechać na imprezę, czy otworzyć się dla widzów. To widzów boli, no bo taki jest streaming. No, dlatego wróciłem, stary, teraz niosę ten krzyż na plecach, ten hejt. I jakby naturalna kolej rzeczy jest to, że kiedy już nawet nie streamowałem 2 dni z rzędu, to byłem jebany, dlatego tego nie musisz mi tłumaczyć. Jak robisz przerwę w streamingu, to na pewno po powrocie ludzie reagują nerwowo. Natomiast mówiąc takie rzeczy jak ty teraz, że okłamałem widzów, to sam nakręcasz spirale, stary, jesteś tego świadomy. Ale to widzowie są świadomi tego, że ich okłamałeś, kurwa. Czy widziałeś w ogóle komentarze na Facebooku? Oczywiście, że widziałem i stary, musiałbym być kretynem, żeby rozliczać, nie wiem, żeby tłumaczyć ci widzom ze swojego życia prywatnego. A ty, stary, okazałeś się nie być kumplem, tylko nawijasz spirale hejtu, jesteś tego świadomy. Kurwa, zobaczyłeś jednego shota. Widziałeś, kurwa, co ci pisałem na Facebooku, na Instagramie, no kurwa. Przysięgam ci, stary, piliśmy razem alkohol, siedzieliśmy, było spoko, po czym widzę, że wbiłeś szpilkę, mogłeś przemilczeć temat. Teraz próbujesz ze mnie zrobić tego złego, no weź. Nie, kurwa. Stary, nie próbuję, ja mówię fakty, nie? To nie musi być nawet żadna drama.
Na streamie pojawił się też jeden mały Urwis, który był gwoździem do trumny Bartosza. Wszedł on na kanał Discord, jednak zamiast dyskutować o tym, co zmienić, powiedział kilkukrotnie, kto był w Paryżu. Masz trzy wiadomości. Pisałeś debile z czatu i serki wysyłałeś. O! Nie. O ty kurwa mała. Na co Bartosz zareagował w najgorszy możliwy sposób. Zamiast przeprosić i potępić jego zachowanie, zaczął się z tego śmiać. To sprawiło, że następnego dnia został zbanowany. Siema, no słuchajcie, jak zapewne wiecie, mam bana na Twitchu na 7 dni. Bana dostałem, ponieważ młodszy widz wszedł i powiedział na streamie banowane słowo, za co dostałem bana. No i tak naprawdę całą sytuację do kupy poukładałem sobie w głowie i zrozumiałem różnicę, której nie dostrzegłem wczoraj. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, w rozumieniu tego, że zrozumiałem, że komunikacja z widzami była naprawdę, naprawdę zakrzywiona. Nie było w ogóle regularności na moich streamach. Co tak naprawdę też potwierdzają statystyki i przepraszam Was z tego miejsca, bo zrozumiałem to dopiero teraz, że na pewno lepsza jest informacja, pozostawienie informacji, że znikam na jakiś czas, albo że mam wyjazd, albo że nawet jestem u ekipy. A co do całego wczorajszego streama, no to tak zupełnie szczerze chciałem przeprosić Rybsona. Pod wpływem emocjami powiedziałem kilka słów, które tak naprawdę nie były celowe. I zupełnie szczerze, tak jak napisałem Ci najpierw przeprosiny, tak teraz z racji tego, że sprawa, wiesz, ujrzała światło publiczne, to chciałem się przeprosić publicznie. Jeszcze tylko taka wstawka. Była to sytuacja naprawdę nieciekawa. Widzowie są zdenerwowani przez dwutygodniową przerwę i nagle okazuje się, że nie będziecie kolejny tydzień. Możliwe, że gdyby nie ban, to cała afera rozeszłaby się po kościach, a gdyby Bartosz powrócił do regularnych streamów, odkupiłby swoje winy. Jednak teraz nie miał takiej możliwości. Od tego momentu Bartosz będzie na każdym swoim streamie tracił followersów. Coś, co nie jest normalne i jest jasnym znakiem, że dzieje się źle z twoim kanałem. Pomimo, że tuż po banie Bartosz powiedział, że zrozumiał swój błąd i że potrzebna jest systematyczność, to jednak jego streamy były coraz mniej systematyczne oraz często polegały na graniu w LoL'a z zerową energią. Brak chęci mógł być spowodowany spadkiem widzów, jak i hejtem w jego stronę. W tym czasie na czacie często pojawiała się pasta usuń XN, przeproś matkę. Sami widzowie mieli powody do hejtu. Między innymi to, że Bartosz nie kupił sprzętu, na który zebrał pieniądze, podczas gdy u Freeza przegrał 10 tysięcy złotych w karty. Przez ten incydent wiele osób przestało widzieć w Bartku prostego chłopaka z Radomska, którego pokochali, a zaczęli w nim widzieć kolejnego influencera odklejonego od rzeczywistości. Bartosz z każdym dniem miał coraz więcej hejterów. Warto też poruszyć jeden temat. Jak wspomniałem wcześniej, Bartosz obiecywał IRL-e. No i zrobił IRL z Budapesztu. Był on jednak kompletnie nieprzygotowany, trwał zawrotne 25 minut, a jakość wyglądała mniej więcej tak. Aha, Wi-Fi! W końcu nawet ta mierna systematyczność zostaje przełamana. XN znika. Brak jakichkolwiek oznak życia na Twitch czy YouTube poza dwoma losowymi streamami we wrześniu. Boty już nie tańczą na tle polskiej flagi. Bartosz nie ma już chęci streamować. Hype na szachy opadł. To chyba koniec wielkiego szachisty. Słuchajcie, na wstępie chciałem Was przeprosić, że to wideo, ten filmik wychodzi tak późno. Mamy 14 października, godziny około 20 w momencie, w którym go nagrywam. Po dwumiesięcznej przerwie Bartosz wraca, wrzucając film, w którym wyjaśnia, jak cała sytuacja go przytłoczyła i musiał zrobić sobie przerwę od internetu. Sam powrót spotkał się ze średnim odbiorem, co widać po liczbie łapek w dół. Na powrotnym streamie zebrało się co prawda w szczytowym momencie 7000 osób, jednak nie udało się ich Bartoszowi zatrzymać na dłużej, a liczba widzów cały czas spadała. Przenieśmy się teraz do czasów obecnych. Minęło 8 miesięcy od powrotu. Streamy Bartosza ogląda kilkaset osób. Stream w dniu, w którym to nagrywam, miał średnio 472 osoby, a podczas jego trwania Bartosz stracił 100 followersów. Najlepszym wynikiem przez ostatnie miesiące było 8,5 tysiąca osób zebranych na organizowanym przez niego teleturnieju. Jednak wynik ten był spowodowany gośćmi i nie przełoży się on na wzrost widzów na normalnych streamach. Obecnie nic nie wskazuje, aby Bartosz miał wrócić do czasów dawnej świetności. Jednak jaka będzie przyszłość Bartka, czas pokaże.